No tu nic się chyba nie będzie działo, ale tam będziemy gotować, będziemy lepić pierożki. Zainwestujemy w gastronomię. Jakaś burgerownia wchodzi na giełdę? W tej najpierw. Chcesz, żebym ja rolowała sajgłanki? Najpierw jest księgowym, no bo mówiłaś, że musisz zrobić korektę pita. Ja chcę ci pomóc, żebyś nie była sama. Od początku czułam, że chcesz mnie wyswatać. A co się wydarzy w 15 sezonie, ja do końca nie mogę powiedzieć. Oczywiście będą zwroty akcji, będzie dużo emocji na pewno i będzie dużo powodów zarówno do wzruszeń, jak i do śmiechu. No, takie my typowe po prostu i oczywiście dużo zmiennych chyba. Dzieje się, jak zwykle się dzieje, a to, co jest niezmienne od 15 sezonów, to przyjaźń i to, że dziewczyny stoją za sobą murem, wspierają się i ta przyjaźń jest tylko silniejsza. Tutaj wiesz, na planie jesteście wy przede wszystkim, czyli media, czyli jest bardzo duże zamieszanie. No tak, nie udaje nam się wrócić na tarczy do bankowości, więc wymyślamy z Dagmarem, właściwie to jest pomysł Dagmara, żeby założyć swój własny biznes gastronomiczny. Nie znamy się na tym absolutnie, no ale wierzymy w to, że po prostu w nas jest siła, w nas jest moc, więc usiłujemy prowadzić knajpę, nie znając się na niej. Dodatkowo jest to po prostu restauracja chińska albo wietnamska, bo ciągle się mylimy. Więc no, jak zwykle niestety ta postać Dagmara jest tak fajnie pisana, że jakby ciągle nam kładzie naszemu biznesowi kłody pod nogi i właściwie chyba dzięki poprzez działania Dagmara nie wychodzi nam, bo mamy i kontrolę sanepidu i kucharze nam rezygnują i po prostu klienci się skarżą, więc będzie się dużo działo. U Jingi bardzo dużo się będzie działo i to na wielu polach. Oczywiście najważniejsze są dla niej zawsze przyjaciółki, ale jak wiadomo też mężczyźni i ta taka wyjątkowa, idealna, wymarzona miłość. Więc pytanie, czy Jinga rzeczywiście tę miłość spotkała tak na dobre i czy tym wybrankiem będzie Max. Ich relacja na pewno pójdzie o krok dalej, dojdzie do takich deklaracji bardzo poważnych i nawet takich do podjęcia wspólnych kroków. Nie chcę za dużo wam zdradzać, żebyście mieli też przyjemność z oglądania tego 15 sezonu. W każdym razie mogę też powiedzieć, że w sumie na tym poziomie też dojdzie do konfliktu między Ingą a jej córką Hanią. I którego zupełnie nie będzie rozumiała Inga i nie będzie wiedziała, skąd to się bierze i czego są powody tego zwrócenia się Hani przeciwko mamie. I gdzieś tam dzięki przyjaciółko ona pomału odkryje tą tajemnicę, którą gdzieś ona bardzo głęboko skrywa w sercu. Ja nie wiem, czy możemy się spodziewać jakichś dużych zaskoczeń u Anki, bo Anka po tragedii, jaką przeżyła w poprzednim sezonie, próbuje żyć normalnie. Zmaga się ze sobą, zmaga się ze swoimi emocjami, ale bardzo dzielnie i bardzo wytrwale i w sumie nieźle jej to idzie. Pracuje nad sobą, próbuje wrócić do zawodu, ale jej głównym problemem i głównym zmaganiem jest relacja z mężem, który nieco gorzej sobie radzi i znajduje taki sposób radzenia sobie z tą nową rzeczywistością, w którym Anka nie do końca go rozumie. Od razu powiem, że nie chodzi tu o alkohol, a nie o takie proste rozwiązania. Jest to coś nieco bardziej skomplikowanego. Pojawi się też nowy bohater. I to będzie początkowo jakimś takim początkiem konfliktu. To będzie początkowo wywołał konflikt między małżonkami. No ale potem będzie się to rozwijać, ale nie powiem w jakim kierunku.